Apple w zeszłym tygodniu dosyć niespodziewanie zaprezentowało nam tego oto iPada mini 7 generacji. Dlaczego mówię dosyć niespodziewanie? Choć wcześniej pojawiały się już plotki o możliwej premierze zarówno tego tabletu, jak i tego podstawowego iPada w wersji 11. Ano dlatego, że jednak przypuszczałem, a także inne osoby, że dopiero na evencie z Macami, który ma odbyć się pod koniec października, właśnie ten tablet będzie pokazany. No ale Apple to zrobiło wcześniej, rozdzieliło sobie te premiery i może dobrze, bo przez te ostatnie dni miałem trochę więcej czasu, aby po prostu się nim pobawić, no i powiedzieć wam, dla kogo jest ten tablet i co zyskujecie, wybierając na przykład tą wersję, aniżeli kupując jeszcze tą poprzednią, która co prawda oficjalnie jest wycofana ze sprzedaży, ale pewnie w tych większych autoryzowanych sklepach spokojnie jeszcze ją dostaniecie. Także jeśli zastanawiacie się nad takim mniejszym, bardziej mobilnym tabletem, który ma być uzupełnieniem waszego zestawu, to jak najbardziej myślę, że warto się nim zainteresować, a co za nim przemawia, tego dowiecie się z tego wideo, natomiast jeśli już przekonacie się do niego i będziecie zdecydowani na zakup, zachęcam was do odwiedzenia sklepu mediaexpert.pl, który jest partnerem dzisiejszego filmu i kupicie tam oczywiście wszystkie produkty Apple, łącznie z tym najnowszym iPadem. Linka macie na dole. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zmiany w konstrukcji, tych za dużo nie zauważycie, ale możecie poczuć. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że konstrukcja zanadto się nie zmieniła, choć to nie oznacza tego, że wcale żadnych nie ma tutaj tych zmian, ze względu na to, że pod względem designu konstrukcji on się nie różni. To znaczy mamy dalej ekran 8,3 cala, tak, jest on jedynie o 1,5 cala większy, aniżeli na przykład najnowszy iPhone 16 Pro Max, dlatego też z tego powodu chociażby, no nie jest to tablet preferowany przeze mnie. Ja wolę po prostu te większe konstrukcje. Dalej mamy ekran LCD z dosyć grubymi ramkami, bez technologii ProMotion. Natomiast generalnie ma być tu wyeliminowany ten problem i faktycznie ja już się go nie dopatrzyłem, z takim lekko drżącym samym tym ekranem, który mógł być w tej poprzedniej generacji. Niektórzy użytkownicy mocno się na to skarżyli i teraz nie powinno już być tego jakby efektu takiego jelly. Z drugiej strony, jak widzicie, można w prosty sposób przymocować sobie teraz nowy Apple Pencil, bo pojawił się tutaj wsparcie, co jest właśnie tą nowością dla Apple Pencil Pro, czyli tego najlepszego rysika. I tak, to będzie oczywiście najlepszy wybór dla osób, które no nie chcą sobie robić jakiś tam notatek, czy od czasu do czasu sobie coś zanotować, tylko raczej chcą rysować w jakichś profesjonalnych aplikacjach, tworzyć w edytorze graficznym, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie uzyskać najlepsze efekty i odblokować potencjał całego tego Apple Pencil. Mówiąc szczerze, ja tak naprawdę nie jestem w stanie na co dzień wykorzystać jego potencjału. Jest generalnie świetny, bardzo precyzyjny, ale żeby faktycznie wydać te dobre kilkaset złotych, trzeba mieć z tyłu głowy takie przekonanie, ok, będę używał Procreate'a, będę używał jakichś programów, nie wiem, od Adobe i w nich wykorzystywał możliwości po prostu tak dobrego jakby rysika, no bo w zasadzie do zwykłych notatek spokojnie wystarczy jakiś inny, nawet alternatywny, a nie ten oficjalny z oferty Apple. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Natomiast z drugiej strony, może zdejmę ten case, który też oczywiście opcjonalnie możecie sobie dokupić, reszty zmian nie doczekaliśmy się, mamy pojedynczy obiekt z aparatem szerokokątnym, który doczekał się podkrąconego HDR w wersji czwartej, aby te zdjęcia po prostu wychodziły lepsze, ale umówmy się, w takim urządzeniu raczej większość ogranicza robienie tych zdjęć do jakichś skanów, czy ewentualnie jakichś krajobrazów, kiedy na szybko musicie zrobić zdjęcie i akurat to urządzenie macie pod ręką. Ale tyle dobrze, że jest tu oczywiście możliwość nagrywania też filmów w 4K, więc jeśli taka potrzeba wam się zdarzy, to możecie również wykorzystać właśnie to urządzenie. No i nade wszystko na dole znajduje się port USB typu C, ale jest on również ulepszony, bo ma przepustowość na poziomie 10 gigabitów na sekundę i jest to dwukrotnie większa wartość aniżeli w poprzednim modelu, czyli transfer jakichś plików, czy podłączenie jakichś zewnętrznych akcesoriów będzie stało po prostu na wyższym poziomie. Z drugiej strony bazowa wersja, która kosztuje nieco ponad 2,5 tysiąca złotych, bez żadnych promocji, a myślę, że te w krótkim czasie się pojawią, zawiera 128 gigabajtów zamiast tej podstawowej pamięci na poziomie 64. Dodatkowo doczekaliśmy się 8 gigabajtów RAM-u i nowy chip Apple A17 Pro znany z iPhone'ów 15 Pro, który również będzie wspierał Apple Intelligence. Wspierał oczywiście w krajach, gdzie będzie oficjalnie dostępny wraz z iOS 18, a raczej iPadOS 18.1. Natomiast w Polsce, jak wiecie, będzie można również sobie to włączyć, tylko trochę będzie się trzeba przy tym pobawić. Natomiast wracając do samej wydajności tego urządzenia, mamy tutaj 6-rdzeniowy procesor, który teraz ma być 30% szybszy i 5-rdzeniowy procesor GPU, który ma być o 25% szybszy, ma mieć taką lepszą wydajność, aniżeli ten poprzedni model.
model. Mówiąc szczerze, w takim lightowym użytkowaniu kompletnie nie da się zobaczyć żadnych różnic. Musicie sobie zapodać jakiś rendering filmu albo zacząć coś obrabiać w aplikacjach do edycji zdjęć, do edycji animacji czy do przygotowywania, obrabiania jakiegoś wideo. To faktycznie może wtedy zobaczycie różnicę w tym czasie działania. Natomiast w pozostałych takich mniej wymagających czynnościach absolutnie tej różnicy nie poczujecie. Oprócz oczywiście tego, że on właśnie wspiera Apple Intelligence, czego nie będzie miał ten poprzedni iPad mini. Tutaj zresztą benchmarki, które już pojawiły się w sieci, potwierdzają ten lekki wzrost tej wydajności. Natomiast patrząc na takie praktyczne użytkowanie, powiem Wam, że naprawdę tylko w tych bardziej wymagających, nawet nie super, ale bardziej wymagających aplikacjach dałoby się to odczuć, w normalnym użytkowaniu absolutnie. No i do tego jeszcze dochodzą nam dwie zmiany, a mianowicie mamy teraz szybsze Wi-Fi, a mianowicie jest ono w standardzie Wi-Fi 6e, a także jest obsługa Bluetooth 5.3, a nade wszystko, co akurat może być dla Was ważne, wersja z eSIM, jeśli lubicie takie wersje tabletów, bo ja osobiście uważam, że można sobie dopłacić na przykład do większej pojemności, a zawsze zrobić hotspota z telefonu, ale jeśli ktoś z Was potrzebuje karty SIM wbudowanej w tablet, to ok, natomiast w tym przypadku będzie musiał się posłużyć jedynie eSIM, ze względu na to, że te iPady nie są już dostarczane z kartą SIM na terenie Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce, a w zasadzie na całym świecie, po prostu Apple teraz przenosi już tą swoją politykę na inne urządzenia i myślę, że z czasem to i tak dosięgnie iPhone'a, ale o zaletach samego eSIM mówiłem Wam wielokrotnie, więc lekko chciałem tylko to zaznaczyć. A, no i jakbym miał mówić o takich małych zmianach, to ten napis, nigdy wcześniej nie było nazwanego z tyłu iPada mini właśnie z tym dopiskiem, a teraz jest, tak aby na pewno wszyscy wiedzieli, że macie do czynienia z tym konkretnym tabletem, chociaż myślę, że akurat szybko każdy się domyśli, jaka to jest wersja iPada, skoro mieści się ona w ten sposób w dłoni. No i tutaj mógłbym przejść właśnie dosyć płynnie do tego najlepszego argumentu przemawiającego za zakupem, gdzie jednocześnie jest to jego największe ograniczenie, a mianowicie ten rozmiar. Dla mnie personalnie, tak jak powiedziałem, on jest za mały. Dla mnie używanie tego tabletu, kiedy mam iPhone'a, który jest 1,5 cala mniejszy, no jest po prostu bez sensu. Ale jeśli Wy macie mniejszego iPhone'a, albo nawet ma on powiedzmy 6,1 cala, jest to na przykład 15 albo 15 Pro, to tutaj te 0,2 cala nie dadzą Wam jakichś porywających efektów, jeśli chodzi o pracę, czy możliwość oglądania filmów na nie wiadomo jakim poziomie, ale dadzą po prostu to, że na iPad OS mam możliwość obsługi dwóch aplikacji jednocześnie, łatwo się robi notatki, no i właśnie tutaj dochodzimy do sedna, bo moim zdaniem do takich pomniejszych prac związanych właśnie z edycją jakichś zdjęć, kiedy nie stoi ona na jakimś mega wysokim poziomie, kiedy potrzebujecie jakiś super duży ekran, żeby to wszystko idealnie projektować, albo po prostu chcecie właśnie sobie wziąć taki sprzęt na studia, do szkoły i robić na nim notatki, to będzie idealne. Czas do czasu możecie sobie nawet oczywiście pograć w jakąś grę i też nie będzie Wam ten rozmiar przeszkadzał, ale z drugiej strony nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Jeśli często chcecie oglądać filmy, często sobie grać w gry albo obrabiać zdjęcia przy naprawdę dużym komforcie, po prostu chociażby patrzenia na to, no to ten ekran no będzie za mały. Ten rozmiar w kontekście zalety pojawia się moim zdaniem w sytuacji, w której po prostu chcecie go sobie luźno wrzucić do torebki albo nawet przy jakichś dużych spodniach włożyć go do tylnej kieszeni spodni. Natomiast jeśli bardziej stawiacie właśnie na tą przestrzeń roboczą, a z drugiej strony na przykład jesteście w stanie zaakceptować wyższą cenę i dopłacić na przykład do iPada Air, to moim zdaniem jest lepszy pomysł. Nawet bym Wam powiedział, że jeśli możecie troszeczkę ograniczyć wydajność, a raczej jakość wydajności, no to poszedłbym w stronę tego tańszego iPada 10 generacji, gdzie macie gorszą tą wydajność siłą rzeczy, ale jest to prawie 11-calowy wyświetlacz. Co prawda nie wspiera Apple Pencil Pro, tylko ten mniej zaawansowany rysik, ale myślę, że dla takich osób w tej sytuacji może być to tam lepszy wybór. Ale na przykład pod względem baterii nie będzie tutaj ogromnych różnic, bo nawet ten iPad mini z tą mniejszą pojemnością na poziomie około 5000 mAh spokojnie powinien wytrzymać około 9 do 10 godzin ciągłego oglądania filmów. Oczywiście, jeśli będziecie go bardziej intensywnie użytkować, będziecie odpalać jakieś bardziej wymagające aplikacje, to ten czas się skróci, ale realnie codziennie powinniście go używać przez minimum te 6, 7, 8 godzin. To może być idealny tablet właśnie pod kątem szkoły, notatek, jakichś studiów, czy jak idziecie do biura i potrzebujecie szybko sobie coś notować, nie chcecie też czaszczyć takiego większego iPada, a jednak chcecie, żeby Wam trochę posłużył i pomógł w takich codziennych zadaniach, okej. Okay. W takiej sytuacji się sprawdzi, ale raczej nie traktowałbym go jako takiej bestii do pracy, na której wszystko zrobicie, no bo nie, ten rozmiar będzie Was ograniczał. Także reasumując, na pewno nie jest to rewolucja, ale fajna, przyjemna ewolucja i w zasadzie w podobnej cenie, co prawda bez ładowarki w zestawie, ale w podobnej cenie dostajemy ulepszonego iPada. Jeśli jesteście fanami właśnie takiego mniejszego rozmiaru, jeśli zależy Wam na takim stricte komforcie pod kątem właśnie uczelni, albo szkoły, albo biura, to myślę, że można to rozważyć. No i właśnie, jeśli bylibyście zainteresowani samym zakupem, to możecie wpaść do partnera dzisiejszego filmu, czyli sklepu MediaExpert.com
www.ipadmini.pl. Link do niego macie oczywiście na dole, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!